Rozdział drugi Nadszedł ważny dzień. Patrycja Schober po raz pierwszy miała spojrzeć w lustro. Z niecierpliwością czekała na ten moment. Kiedy minęła pooperacyjna słabość i mąż odłączył ją od kroplówki, odetchnęła. Wiele razy wydawało jej się, że umiera. Śniła o strasznych miejscach, i odrażających ludziach. Wszyscy byli umazani krwią i przypominali połacie czerwonego mięsa urzeźnika. Chciała to przerwać i zapomnieć, ale sen uparcie powracał. Pociła się, dostawała drgawek, krzyczała i błagała o litość. Nikt jednak nie potrafił jej pomóc. Środki uśmierzające ból i głos męża z trudem broniły ją przed szaleństwem. Zmuszała się do walki. Chciała czuć się potrzebna i piękna. Tęskniła za nowym życiem, spacerami po mieście i kolacjami w dobrych restauracjach. Nie wierzyła, że obrzęk z jej twarzy zniknie już po czterech dniach, a ostatnie siniaki po dwóch tygodniach. Czekała na najgorsze. Pewnego dnia jednak ból zgasł i otworzyła oczy. Uświadomiła sobie, jak bardzo chce żyć patrzyła w sufit i czuła na twarzy ciężar opatrunków. Zauważyła stojak z kroplówką i lekko uniosła głowę. W jej ręce tkwiła igła i plastikowa rurka, przez którą wolno kapało lekarstwo. Rozejrzała się z wysiłkiem, dostrzegając także stoły i urządzenia przeznaczone do operacji chirurgicznych. Stały w rogu pokoju, przykryte białymi prześcieradłami. Obok niej znajdował się stolik, którego nie pamiętała.